Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Drogi słuchaczu i droga słuchaczko, ja nazywam się Antoniak i witaj na moim kanale. Rozmawiamy tutaj na tematy życiowe, na tematy, jak mieć lepsze życie po prostu. Pomagam ludziom wejść wyżej, mieć radość życia, pomagam wychodzić ze zakrętów życiowych, uczę, a tak. Uczę radości życia, miłości do siebie. Piszę książki, prowadzę szkolenia, sesje indywidualne, terapie. I zapraszam Cię do mojego fanpage'a na Facebooku, na Instagram oraz na moją stronę, gdzie znajdziesz wszystkie produkty i właśnie wszystkie moje produkty i rzeczy, które możesz dostać sobie, poczytać, przesłuchać, pouczyć się ludziesukcesu.com oraz na mojego bloga annaantoniak.pl. Kochani, dzisiaj kolejny podcast z tej serii. Dzisiaj porozmawiam o prawdzie, dlaczego prawda uwalnia. Ja bardzo lubię ten temat, dlatego że prawda jest czymś takim w nas, że jeżeli przyznamy się do tego, co jest złe, co jest niedobre w naszym życiu, co żeśmy zrobili, jeżeli przyznamy się do rzeczy, które, gdzie popełniliśmy błąd na przykład, albo że coś komuś zrobiliśmy i tak dalej, albo że nie jesteśmy idealni, albo że nie dotrzymaliśmy sobie słowa, jakkolwiek, co to będzie. Kiedy umiemy stanąć w prawdzie i powiedzieć sobie właśnie w taki sposób, nas to uwalnia. I teraz bardzo ważna kwestia, ponieważ 2 dni temu mówiliśmy o wybaczeniu. I to jest również z tym powiązane. Przesłuchajcie sobie podcast na temat wybaczenia, bo wybaczenie uwalnia. Ale żeby wybaczyć innym, trzeba stanąć w prawdzie. Żeby wybaczyć sobie, trzeba stanąć w prawdzie. To wybaczenie innym czasami jest takie, że my nie wiemy, dlaczego ktoś się nas obraził, albo ktoś uraził się czymś w stosunku do nas, trzyma jakąś urazę. Ale kiedy my stajemy w prawdzie, czyli takie, że słuchaj, no być może ja cię czymś uraziłam, o czym nie wiem, to ja cię przepraszam. Z tej osoby to schodzi i z ciebie też schodzi. I co ta osoba zrobi jakby już z tym, to już nie twoja sprawa. Bo ona może dalej się ogniewać w ogóle, ale może przyjąć też to. Natomiast ty zrobiłeś wszystko, żeby naprawić sytuację. I to jest najlepsze. Więc masz prawdę, którą możesz się złapać i iść dalej, bez względu na wszystko, na to, co będzie później, dalej i tak dalej. Fajnie, jak to zabrzmiało, co później, dalej i tak dalej. Okej, to jest jedna istotna kwestia. Prawda nam bardzo pomaga, słuchajcie, w relacjach, w związkach. Dlaczego? Kiedy na przykład w małżeństwie, w ogóle małżeństwo, związek, relacja, która zaczyna się tworzyć, ona jest długa, my znamy siebie, nie możemy się otworzyć tak naprawdę przed człowiekiem drugim, nie wiedząc o sobie i nie znając prawdy, bo ta prawda wcześniej czy później ona wychodzi. Zobaczcie, wcześniej czy później prawda wychodzi o nas. Więc dana osoba, która jest z nami, obok nas, ona poznaje prawdę o nas. I teraz uwaga, ta prawda uwalnia, ponieważ tak, odkładam źle szczoteczkę do zębów, tak? Nie wiem, chrapię w nocy. Tak? Że ja nie chrapię, ale ja mówię, że ktoś na przykład. Jestem bałaganiarą, tak? Na przykład rozrzucam rzeczy.
tak? Nie lubię prasować. Jakby te wszystkie rzeczy, których my na początku nie widzieliśmy u danej osoby, nagle one się pojawiają. Zobaczcie, nagle one się pojawiają. Wszystkie prawdziwe rzeczy wychodzą i tak prędzej czy później. Zobaczcie. Kolejną kwestią jest to, że jeżeli nie jesteśmy szczerzy z drugim człowiekiem, z którym żyjemy, to w pewnym momencie ta prawda i tak wyjdzie. I wtedy robi się duży kłopot. Dlatego jeżeli my potrafimy być transparentni, jeżeli potrafimy być czyści, wolni, prawdziwi wobec drugiej osoby, to ta osoba kocha nas, akceptuje takimi, jakimi my jesteśmy. Człowiek drugi, mieszkając razem, żyjąc razem, widzi Ciebie w każdej sytuacji. Jak jesteś umalowana, nieumalowana, jak masz ropę w oczach, nie masz, w gaciach, bez gaci, tak? Po prostu zmęczonego, śmierdzącego po siłowni i tak dalej, i tak dalej. W różnych sytuacjach, zdenerwowany, płacząca, krzyczący i tak dalej. Więc widzimy prawdziwość drugiego człowieka. I teraz ty nie możesz cały czas udawać, bo jednak to wszystko wyjdzie. I teraz pytanie jest, ta druga osoba, widząc ciebie takiego albo taką, ona zawsze ma wybór, czy ona chce, czy ona kocha ciebie takiego, jakim jesteś, czy też nie. Bo zobacz, Bóg kocha nas takimi, jakimi my jesteśmy. Ty masz niedoskonałości, ja mam niedoskonałości, ale On zna je doskonale. Nikt nie zna tak nas, jak On, ponieważ jest napisane, że tylko Duch Boży przenika i zna serce człowieka. My wiemy o sobie dużo i znamy siebie. I na przykład wiemy, że coś robimy i udajemy, że to nie jest to, czyli przed wszystkimi innymi udajemy, natomiast my wiemy, że to nie jest tak do końca, ale zobaczcie, Duch Boży niweluje i wchodzi w każdy szczególik po prostu naszej duszy. I doskonale wie o tobie wszystko. Ty możesz udawać przed sobą, że coś jest nie tak, ale On doskonale wie. I wtedy odnoszę się do tych relacji, do tych związków. Tak samo jest w przyjaźni, słuchajcie. Ta osoba wie, że ty jesteś taka, ale mimo wszystko i najpiękniejsze relacje są wtedy. I ja zawsze cenię najbardziej takie relacje, kiedy ktoś wie, że ja nie jestem doskonała. Kiedy ja jestem taka, taka, taka i ta osoba chce być ze mną albo przy mnie, dlatego, że ja taka jestem. To jest prawdziwa relacja wtedy, prawdziwa. Ona uwalnia, ja nie muszę nic udawać przed nikim. Ta osoba wie, że ja taka jestem i mimo wszystko mnie kocha, lubi. Ona chce być ze mną. Co więcej, ja, znając tą osobę, wiedząc, że ona ma takie niedoskonałości, nie wiem, jest leniwa, gada różne rzeczy, albo na przykład nie jest systematyczna i tak dalej, ja mimo wszystko lubię albo kocham tą osobę i ja mimo wszystko chcę być z nią w jakiejś relacji. Dlatego, że chcę po prostu. Ale są takie osoby, z którymi nie chcę mieć relacji i jestem jak najdalej. Mimo, że one chcą. Tak też się, słuchajcie, zdarza w życiu. Oczywiście nie tylko u mnie, bo na pewno u Was też. Natomiast trzeba się oddzielać od tego, dlatego, że to nas będzie ściągało w dół. Dobrze. Kolejną kwestią, którą chciałabym poruszyć, to jest to, że szczególnie jeżeli chcesz przepracować swoje życie, swoją przeszłość, chcesz rozwinąć się mocniej dalej i głębiej, bardzo ważnym aspektem jest przyznanie się do prawdy przed samym sobą. Co to znaczy? Już Wam mówiłam o tym w podcaście na temat właśnie wybaczania. Ja Wam serdecznie polecam książkę Jak uleczyć zranioną duszę i jak uleczyć zranione serce, żebyście sobie kupili, przeczytali, ponieważ kupując je,
albo jedną, albo drugą, otrzymujecie dodatkowo ćwiczenie, takie nagranie wideo 42 minuty, to trwa, na temat wybaczania. Przepiękne, potężne ćwiczenie na temat wybaczania innym, odpuszczania i sobie przede wszystkim. Bo czasami łatwiej nam wybaczyć sobie, innym, ale sobie nie potrafimy wybaczyć. Nie potrafimy sobie wybaczyć popełnionych błędów, tego, że nie jesteśmy idealni, tego, że coś zrobiliśmy komuś, temu, że nie dotrzymaliśmy sobie słowa i tak dalej, i tak dalej. I to nas mocno obciąża. To tak jakbyś nałożył na siebie cegłówki. Nakładasz na siebie cegłówki i bardzo ciężko ci iść jest dalej. Bardzo ciężko ci iść, już opowiadałam o tym ostatnio też, że masz ten plecak i idziesz z tym plecakiem, bo ty na siebie to wszystko nałożyłeś, jeszcze na głowę sobie to nałożyłeś. Bardzo często też, kiedy pracuję na sesjach indywidualnych, pokazuję klientom ołówek albo długopis i pokazuję, jaki jest cel i co się dzieje, kiedy na przykład odchodzimy na chwilę z tego celu, z tej drogi. Wielu ludzi poddaje się po prostu tylko jak zaczęli, albo poddają się w środku, albo poddają się przy samym starcie, przy samym końcu. I dlatego, że popełnili jakiś błąd, dlatego, że nie wiem, nie trzymali się rygorystycznie pewnych rzeczy, oni się poddają, ale ja się pytam, dlaczego? Wróć z powrotem na drogę. Co z tego, że odszedłeś na chwilę? Co z tego, że jakby 2 tygodnie tego nie robiłaś? Wracaj na drogę i idziesz dalej. Przyznanie się do pewnych rzeczy uwalnia nas. Tak, nie jestem idealna, tak? A szczególnie dzieje się to wtedy, kiedy przepracowujemy przeszłość. Nie miałam na to wpływu. Ponieważ moje dzieciństwo, moi rodzice, ja nie miałam na to wpływu, więc nie mogę obarczać ich. Bo ty nie możesz obarczać ich. Ale dzisiaj robiłam różne rzeczy potem, jakby w swoim życiu. Nie brałam odpowiedzialności, byłam cały czas pod dyktando innych i tak dalej. Przyznanie się do tego jest niesamowicie uwalniające, ponieważ ty przyznajesz się, ale ogłaszasz od dzisiaj. Od dzisiaj ja biorę odpowiedzialność za siebie. Tak, ja nie byłam idealna, tak, robiłam różne rzeczy, tak, popełniałam błędy, dalej będę popełniać je, ale staję w prawdzie. Wiem, że tak było i wiem, że mogę jeszcze popełnić błąd, ale ja dzisiaj, od dzisiaj, ja jestem wolny od tego i ja idę do przodu. I ja chcę zmiany. Ja byłam taka, zawsze mówię do klientów, nie, ktoś mówi, no bo ja taka jestem. Nie, nie, byłaś, od dzisiaj już nie. Tak, masz rację, Ania. Byłam taka, a od dzisiaj już jestem inna. I jeżeli nawet wchodzi nam do głowy myśl o tym, że no, przecież ty tego nie zrobisz i w ogóle, ty mówisz, nie, nie, ja tak nie robiłam wcześniej, bo byłam w strachu. Czyli znowu przyznajesz się sama przed sobą. Zobacz, kiedy jest uwalniające. Tak, wcześniej tego nie robiłam, ale dzisiaj ja podjęłam pracę nad tym, żeby iść do przodu, żeby to zrobić. I nie walczysz wtedy z tymi myślami, zobacz, z tymi złymi myślami. A nie zrobisz tego, bo ty taka jesteś. Nie, nie, ja taka byłam. Ja się przyznaję do tego, ja taka byłam, ale ja podjęłam już decyzję i podjęłam pracę do tego, żeby to zrobić. I to cię uwalnia niesamowicie. I uwaga, daje siłę. To taką siłę daje, kiedy my potrafimy to wypowiedzieć i zrobić to. I prawda jest też taka, że musimy stanąć w prawdzie na temat różnych osób w naszym życiu. Tak, ta osoba mnie ciągnie w dół, tak, ta osoba nie jest odpowiednia w moim życiu. Ty musisz przyznać się do pewnych rzeczy, do pewnych rzeczy też, których robisz, że to ci nie służy, na przykład nie służy ci, że jarasz, że pijesz, że nadużywasz właśnie alkoholu, że objadasz się złymi rzeczami. Stanąć w prawdzie, tak, wiem, że jem nieodpowiednio. Chcę to zmienić. I już sam fakt tego daje ci siłę. Tak, nie czytałam nigdy książek, nie rozwijałam się, tak, obarczałam innych, tak. Ale od dzisiaj ja pragnę to zmienić. Idę w drugą stronę. Niesamowicie to uwalnia. I ja Wam naprawdę polecam serdecznie, żebyście zaczęli to praktykować. I żebyście nie biczowali się za to, jeżeli popełnicie błąd, tylko przyznali się do tego, tak, popełniłam błąd,
Tak, powiedziałam w taki sposób, ok, przepraszam za to, jestem nieidealna, idę dalej. Tak, nie zrobiłam tego w terminie, ok, ale robię i za chwilę to będzie. Ja idę dalej. Mam nadzieję, że rozumiemy. Kochani, ściskam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. A chciałam powiedzieć, że za tydzień będzie już mój projekt. Ojejku, jejku, jejku. Na temat relacji kobiet i mężczyzn i związków. Tak. I w tym roku, jak już to pójdzie i się zrobi, to jeszcze pod koniec roku mam nadzieję, że tak, ja zrobię to. Będzie jeszcze jeden, jeszcze jeden. Dobrze, kochani, ściskam, a życzę cudownego czasu, popołudnia, wieczoru, poranka, w zależności od tego, kiedy słuchasz tego. No i do usłyszenia jutro. Bye.